Cześć, witajcie z tej strony Maron, a to jest dokładnie gra Armored Warfare, tym razem piąty test, piąte podejście do testu. I tak jak właśnie widzicie, mamy też dostępne już czołgi, które żeśmy dokładnie sobie wcześniej kupili. Zobaczcie, mamy dokładnie już Leo 2 AV. Jest to naprawdę potężny, bardzo potężny czołg, który na serio bardzo fajnie się zachowuje w bitwie. No i cóż, zobaczmy dokładnie, co się też zmieniło. A zmieniło się naprawdę wiele. Zmieniło się na przykład takie coś jak garaż. Możemy sobie wziąć i ulepszyć też garaż. Ale na razie bazę nie mamy dokładnie dostępną. Ulepszy budynki, produkcji materiałów, sprawdzenia oraz boost dla swojego PMC. Okej, ja sobie to troszeczkę jeszcze przyciszę. Dźwięk. To pewno mnie dobrze było chyba wziąć i słychać, bo ponieważ na początku to zawsze tak jest, że trzeba wziąć i wszystko pozmieniać. To weźmy sobie dokładnie tego Leo 2 AV i zobaczmy dokładnie, jak on się będzie zachowywał w bitwie. Ponieważ no, jak widzicie, na razie jeszcze nie mam żadnego doświadczenia, dopiero co go też wcześniej kupiłem. Ale okej. Zobaczmy. Aha, jeszcze też taka ważna wiadomość, że testy będą trwały do 20 września i po 20 września prawdopodobnie, nie wiem jak to dokładnie będzie, ale tylko prawdopodobnie to będzie tak, że gra będzie dostępna już jako free to play, czyli dokładnie otwarta beta będzie. Będzie dokładnie gra dostępna dla wszystkich. Ale czy to będzie prawdą, czy nie, to dopiero się wszystko okaże. Także więc czytać forum, jak najbardziej. Bo możliwe, że otwarta beta wystartuje pod koniec września. Jeszcze też jedna taka mała informacja do was, że dla testerów oczywiście, że jeżeli dokładnie testowaliście od początku grę, to możecie dostać dokładnie czołg w prezencie 155, jakiś tam czołg dokładnie, zresztą zobaczymy później, to wam powiem dokładnie jaki, tylko dosyć długo właśnie też rzuca, jak właśnie widzicie, bo dosyć mało osób chyba ma 6 tier. 7 tier ma tylko jedna osoba, a 8 w ogóle nic. No chyba na pewno ktoś tam ma, ale jednak to jest prawdą, że praktycznie jeżeli my teraz dokładnie testowaliśmy te czołgi, to wiadomo, na razie to są testy, ale jeżeli wejdzie open beta, to wszystkie całkowicie będzie restart kont, będzie restart dokładnie wszystkiego, dokładnie doświadczenia, które zdobyliśmy i też czołgów, które dokładnie zdobyliśmy. Okej, dosyć długo nas rzuca. Jestem ciekaw, czy w ogóle nas rzuci. Chociaż, żeby z dwie bitwy wziąć i zagrać, byłoby spoko. Ale dosyć szybko się dorobiłem praktycznie tego Leo 2 AV, bo ponieważ w bitwach takich było też doświadczenie 2 razy X w weekendy właśnie. To było właśnie dokładnie w czwartym teście. No i tam właśnie było, można było wziąć i dorobić się dużo doświadczenia i dużo kasy też.
I właśnie dlatego kupiłem sobie tego Leo 2 Apollo. Jak właśnie widzicie, to są czwarty tutaj tier. Tu mam trzeci, no to już wiadomo. Leoparda 1, bardzo fajny czołg. Ale tym Leo dokładnie jeszcze na razie nie grałem. No zobaczymy, czy nas dokładnie rzuci. Okej, rzuciło nas, więc spoko. No, dosyć dużo. Ma 6 tieru, więc zobaczymy dokładnie, jaką też mapę będziemy mieli. A, standardowo. Też fajna mapa. Okej. Myślałem, że jednak będą bazy dodane do testowania, ale jednak jeszcze chyba będą dopiero wrzucać, bo chyba mi się zdaje, że będą dokładnie do testowania w piątym teście, ale na razie trzeba wziąć i czekać na aktualizację. Dobra, jedziemy sobie. Co oni te mają? Leo 2, VBMD 4, Stingray, M1, Ambras. O, klasa. Też fajny. A to ma. O, Leopardy mają aż 2. Będzie ciężko, będzie ciężko. Jak dobrze się spiszemy, to możemy wygrać tą bitwę, ale już na sam początek wiem, że będzie ciężko. Ale żeśmy pojechali, no ale dobra, chyba już wiemy już dokładnie z której strony żeśmy pojechali, ale okej, to jedźmy sobie dokładnie tam, w jedno takie miejsce. Chociaż nie. Jedźmy sobie tam, gdzie wszyscy. Znaczy się fajny ma wygląd, nie? Ale tak taki ciekawy, aż taki ten czołg to nie jest taki z wyglądu też. Jestem ciekawy, jak wali. Też ma Leo. Czyli Leopard 2 jest, mi się zdaje, że lepszy od Leo 2 AV. Dokładnie to też jest Leopard. To mi za górą, dobra. Przegrywamy. Troszkę takie ścinki są, jak właśnie zauważyliście. Są dosłownie lagi takie. No
Możemy to wygrać, spokojnie. Dużo osób też twierdzi, że ten silnik cały graficzny, który jest dokładnie użyty w tym, dokładnie CryEngine, jest dokładnie w 100% użyty. Zobaczcie sobie dokładnie na roślinność w tej grze. Ona nie jest dokładnie taka specjalna, nie? Zresztą wam pokażę. No właśnie. Mogliby to po prostu wziąć i zmienić tą roślinność, ale wiadomo, że wtedy by bardziej po dupsku dostała karta graficzna. A jednak mnie nie przebili, więc spoko. Ło, w dupę. Nas od tyłu brali. Nas tu. Ale fajne czołgi mają. Od tyłu. No wiedziałem. O, popatrzcie. Jest zabity przez. Dokładnie. Co jest dokładnie dodane. Ale dobra, spoko. To akurat była bardzo duża porażka. Bo od tyłu i od przodu mnie wzięli i dopadli. No ale widzicie. Dosyć fajne czołgi mają. Nie wiem, czy dokładnie były leopardy. Dwójki. Ale mi się podobało. Dobra, to weźmy sobie dokładnie jeszcze jedną bitwę, rozegrajmy. Chociażby. Może akurat teraz nam się poszczęści z wygraną. Zobaczymy. Okej, off 40. I co dokładnie tutaj mamy teraz? Uszkodzenia w wykryciu 5, ho, dosyć dużo. Osiągi. Czekajcie. No nie mamy nic. Nie ma żadnego nic a nic. Dostaliśmy żadnego punktu. Dobra, dodajmy sobie tutaj ulepszenia. Zobaczmy sobie dokładnie, co możemy wziąć i ulepszyć sobie. O, granaty dymne, proszę bardzo. Okej. Okay. Nie pokazuję okienka z potwierdzeniem. Dobra, dajmy sobie to, granaty dymne. Jestem ciekaw, jak one będą się zachowywały, kierowanie ogniem. Okej, ten silnik sobie też kupimy. I mamy jeszcze dokładnie 39, więc musimy już sobie dokładnie wiedzieć, co możemy wziąć i opancerzenie. Okej. Tutaj też mamy jakieś o, okej. Tutaj też mamy
Okej. Tak, teraz tutaj mamy jeszcze dokładnie kierowanie ogniem. Skrócę czas celowania o 20%. O, super. Dobra, i tyle. I dajmy sobie dokładnie na bitwę PvP. Zobaczmy sobie dokładnie. A tu powinno chyba już być szybciej. O, mają drugi tier. O Boże, ósmy tier. Dwa czołgi. Więc jednak mają. Jednak mają. Jestem ciekaw, jak to dokładnie będzie, jeżeli wejdzie Open Beta. Jak to dokładnie będzie z doświadczeniem? Czy dokładnie będzie tak łatwo tutaj, tak jak tutaj jest z tym doświadczeniem, czy dopiero będzie to utrudnione, to będzie inaczej zrobione. Zobaczymy, zobaczymy. Dobrze. Znaczy się, to jest taki, tylko taki typowo wprowadzający filmik, gameplay, żeby dokładnie powiedzieć wam, że wystartowała dokładnie już piąta faza testów. Możecie oczywiście wziąć i przetestować sobie czołgi. No i oczywiście grę, no bo to grę to wiadomo, to najbardziej musicie wziąć i testować. A twórcy cały czas praktycznie polepszają grę, no ale nie wykorzystują tego, czego właśnie mają wykorzystywać, czyli dokładnie silnika graficznego. Oni dokładnie mają ten CryEngine i CryEngine nie jest właśnie wykorzystany w 100%, no niestety. A mogłoby być ładnie, bo naprawdę taki tak jest fakt, że jest ładnie, ale mogłoby być jeszcze ładniej. Chociażby ta roślinność. Mogliby na przykład wziąć i powiedzmy, no, nie podrasować bardziej tych czołgów, tak? Wiadomo, ale mogliby bardziej podrasować tą roślinność. Nie skupić się na przykład na tych całych obiektach, powiedzmy, nie wiem, na budowli, tylko bardziej praktycznie się właśnie skupić na tym jednym. Bo roślinność praktycznie w War Thunderze to jest po prostu jest porażka. Oni za bardzo chcieli wziąć i jak to się mówi, podrasować grafikę. No i im się niestety to nie udało. Nie udało im się niestety to. I zresztą i tak mają mało graczy. Najwięcej to ma właśnie World of Tanks. Ale zobaczymy, jak wyjdą beta testy Armored Warfare, to zobaczymy, ile dokładnie graczy przejdzie z World of Tanks do Armored Warfare. Według mnie dużo, ale to też zależy dokładnie, jak im się będzie podobać ta gra. Zresztą World of Tanks będzie robiło dokładnie konkurencję, jakby nie było Armored Warfare, więc według mnie te dwie firmy będą ze sobą walczyć o graczy. O, 40. Huki. Troszeczkę niedograne jest, jeżeli ja teraz wjechałem, zauważyliście, że takie dźwięki takie były niewyraźne.
jest szybki. Jeżeli ja bym. Ja jeszcze mogę wziąć. Sobie do tego dokra kupić jeszcze szybsze dość te silnik. Okej, teraz się skupmy dokładnie na grze. Nie będziemy teraz dokładnie gadać. O tym, co jest w bitwie. Okej, gdzie oni są teraz tutaj dokładnie? Dobra, to sobie staniemy tutaj. Coś. Będziemy kampić. A ta obrotność tego całego posłaństwa. Czekajcie, to kurde. Okej. Jeden jest tam. Ja to bym wyjechał. Ale tutaj też jest troszeczkę takie małe ryzyko. Dokładnie za budynkiem, więc a raczej tam nic nie stało. Dobra, jedziemy. Dobra, same ofy. Spoko. Stronie. Jedziemy sobie dokładnie z tamtej strony, bo ja się kręcę, a tak nie może być. Okej. Okay. Ale zwrotność tego pojazdu jest masakra. Ucieka tam. Dobra, to jedziemy sobie dokładnie tam. Nie będzie. Z tej strony, no kurde, ale nie wiem. Czekajcie, jadę z tym, no właśnie. Kolejna porażka.
masakra. Bo już nic nie działamy. Ale go przestrzelałem. Miałem wziąć i użyć tamtych granatów. Tutaj ładnie gra, chociaż ma 47 HP. Dokładnie jeszcze. No i ładnie. No i został tylko jeden. Ale i tak go na pewno wezmą i... O matko! I go na pewno... No właśnie. No tak ładnie, tak ładnie zagrał, jakby nie było. Dobra, no trudno. No trudno, kolejna przegrana. Już nie jest tak łatwo jak w World of Tanks. Zresztą w każdej takich grach nie jest łatwo, więc możecie się liczyć z tym, że będziecie mieli więcej porażek. Zależy to też wszystko od drużyny. Wszystko praktycznie to zależy od drużyny, jeżeli się ona dobrze spisze, to na pewno macie też dokładnie wygraną. Także więc, cóż, ja tym materiałem będę się już z wami żegnał, także więc czekajcie na kolejne filmiki z Armored Warfare, jakże i innych. Cóż, trzymajcie się do kolejnego materiału. Na razie. Piąteczka.